Cześć, jestem Klaudia, to kanał na i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku przedstawiono dwa promienie światła skierowane w stronę dna pudełka oraz dwa promienie odbite. Z rysunku wynika, że na dnie pudełka A, B, C. I tutaj będziemy mieć, na pewno znajduje się zwierciadło wypukłe, czyli zaznaczamy odpowiedź B. I teraz, ponieważ przedłużenia promieni odbitych przecinają się i widzimy, że się nie przecinają, czyli przecinają się nam pod dnem pudełka. Odpowiedź D. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.